Siemaneczko panowie, jest godzina 15. Gołębie moje pocztowe są zamknięte, słabo widać, ale wrócił mój gołąb. Nie wiem co to jest za gołąb, ale jakaś szmata ściągnęła tipesa dla Andrzejka. Widzicie? Mój telefon ma. Co niuńka? Zaraz cię złapiemy, co? Bez tipesa przyszłaś, ale przyszłaś. U mnie już nie masz siedzenia. Jeszcze zobacz jaki to gołąb, panowie. Otworzymy zaciąg. Te koczki wyjeżdżają. Zobaczcie. Jeszcze ten groszka jest. Już w gojemniku nie będzie żadnego gołębia łapanego. Wszystko będzie do klatki, do królika i będzie wypuszczane od gojemnika dalej. Chodź, 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 chodź! Tam kratę już położyłem. Młodziaki są na tym. A co tu, dwa młodziaki? A, bo teraz skoczyły. Chodź, 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 chodź. Co to jest za samica? A ja wiem, co to za samica jest. Pod spodem ma fioletowe. Chodź, 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 chodź. Teraz pójdzie bez tipesa. No zjeżdżaj. Hop, 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 hop. Chodź, 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 chodź. No chodź, 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 no chodź. Jest. Jest, zaraz zobaczymy co to jest. Chodź, 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 chodź. Ja im obrot zrobiłem. Dzisiaj ich nie puszczam. To są młodziaczki. Tam jeszcze dwa młode mi weszły, murzynki. Panowie i panie, miało filmu nie być. A tu będzie film. Krótki, ale będzie. Zaraz drabinę. Drabinę. Miałem coś robić, mam. Zjeżdżaj, pierdziawko. Zobaczymy, co to jest za samiczka. Szkoda, że samce nie wracają. Chyba mało samce. Zobaczymy, co to jest. Zaraz przyjdę, wujo! Kolega jest. Tu kratę dałem, tak? Pójdzie. Taki z naroślem widziałem, jest jeden duży. Gdzie ona jest? Muszę się złapać i wam pokazać, co to za gołąb jest. Zaraz ją znajdę. Ciepło przychodzą gołębie. Gdzie ona jest? Dobra, łapiemy. Łapiemy. O, tu jest. Pauza. Panowie, po wielkim trudzie mam dwa gołębie. Czyli tą samicę 0,30 coś. Telefon tylko mu ściągnę. Miała szansę. Nie poszła do klatki. Do klatki są dwa już. Nie będę tego razem trzymał. Wieczorem wygonię. To jest moja samica. Numer. Czekajcie. Przetarłem szkiełko z tyłu. To jest moja samica, 36-35. Ale jakaś szmata ściągnęła tipeza Andrzejkowi. Tak się nie robi, panowie. Nie to, że nie wejdzie, to nie, jeszcze tutaj umazana, zobaczcie, jaka brudna. Nie, to nic nie zrobimy. Łapacz, łapacz jakiś ściągnął tipeza. Zobacz, jak to leciało. To jest numer 36-35. Leciało to. Idź mała, do gojemnika. Idź. Idź lulka. To moja samica. Myślałem, że to inna taka, co pod spodem. Młodziaki na dniach rozdzielą. W ogóle tą szymelkę dzisiaj puściłem na oblot rano. Wróciła pół godziny temu albo godzinę temu. Nie wiem, co jej się stało. Gdzieś się zabrała z jakimiś. Tu kratę dałem, zobaczcie.
nagramy. Tu jeszcze nic nie robiłem, kolega przyjechał, krótki film. Młodziaczki wszystkie wygoniłem pod budę, dałem im czarną wodę z kranu. O, jaka głodna. Zobaczcie. O, zobaczcie. Widzicie? Tutaj pierwsza jest. O. No jeźdź bardziej mojego chowu. Mojego chowu. 50.055. No i dobrze przyszło. Nieważne, czy to samiec, czy samica wróciła do domu. Wróciła do domu. Tego samca nie ma jednego. Później zobaczę. O, tu mam, czekajcie, mam kartkę, tu zaraz zobaczymy. Jest. 36-35. 36-35. Jest, jest. No i dobrze, niech siedzi. Mogło na pierwszym locie zginąć albo próbnym. Zobaczymy, czy to w ogóle leciało, to może jak coś, to przepraszam, nikt nie ściągnął kibesa, bo jeszcze nie wiem dokładnie. To już spadły skówki. Chyba na próbnym to zginęło. Późne młode. Późne młode gołębie się nie nadają do lotu, panowie. Co tam tak się wystraszyły czegoś? Późne młode się nie nadają do lotu. Ale przyszło. Przyszła. 35-30. Jeszcze miałem taką 36-36. Ją mi chyba Jaszą zabrał. Co jajko wychowałem. Widzicie, tu też wolna samica. Co mam z nią zrobić? Trudno. Teraz może trochę dostaną w dupę. Jajka pozabierałem. Młodziaczki takie mam. A, z 20 sztuk mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tu jest 7 i z 14 na dachu. I dwa w tamtym. Co, głomodorze? Ty jesteś głomodorka, nie? Co to się tak zerwały? Koczybuchy się zerwały? Co ich tam wystraszyło? Dobra, pozdrawiamy, panowie. Króciutki film. Myślałem, że ten siwy przytale. To na siwe. O, chyba jakiś ja. Nie. O, to jak Jasia. Patrzcie, jakie te młode już. Widzicie? Co miałem komuś dać? Dwa jak dają. Tu też młodziaczki. Dobra, idę do kolegi, bo on tam będzie wkurzony zaraz. Pomaga mi coś wypełnić. I muszę na pocztę jechać. Zobaczcie, jak chodzą. A, jak klepią. Moje lotniki będą. O. Dobra. W sobotę kurki. To z tymi kurami, z tymi nogami. Życie. Dobra, pozdrawiamy. Do zobaczenia. Tutaj tygrysy siedzą, tu siedzą. Nie nagrywamy. Pozdro dla wszystkich. Nie siadł. Młodziaki jak klepią, zobaczcie. Chce im się latać. Pozdro. Panowie, już był koniec filmu. Minęło 20 minut. Siedzę sobie tutaj na lance. Zlądował pocztowy z tipesem. Groszek, zobaczcie. Do wody. Ale zajechany. Czerwona obrączka. Ma tipesa. Nie będę go łapać. Niech sobie napije się. Niech leci do domu. Ale i tak on nie wróci. Chyba, że wejdzie później. A tam też jest żarcie, to on sobie je teraz, widzicie? A to jest pszenica dla kaczek i kur. Kogut biały, łapciaty, sankcji. Dzisiaj mu sankcje uchylili. Grzeczny już jest, tam łazi. Bokiem podjeżdża jak kamas do innych. Ale grzeczny jest, nie walczy już. Plaskaczy parę dostał, pół stawu przepłynął.
i się ogarną. Patrzcie, jaki głodny ten pocztowy. Pewnie jak mnie nie ma, to tu jest dużo ich. Na wodę. Pocztowy mam zamknięte. Widziałem tylko, że ma tipesa i czarną, przepraszam, czarnego tipesa i czerwoną obrączkę. Dobra, pozdrawiam, jakby w las, to później coś dogram, ale to chyba jutro. A ja go nie łapię, bo później coś sobie problemów narobić. O gangster tam chodzi. Kurki dwie w sobotę przywiozł od kolegi. Muszę kaczora mu znaleźć ładnego. Chciał kaczora i pantosze daje mu młode i parkę starych. Pozdrawiamy. Pogoda piękna, ale lekki wiaterek. O! Dobra, hop. Pozdro.